W 1936 roku Wielka Brytania przeżyła szok, bowiem władca tegoż kraju, Edward VIII, abdykował. Tak oto rozpoczynała się jego mowa abdykacyjna. Zanim przejdziemy do tego jakże kontrowersyjnego tematu, zachęcam Was wszystkich do zasubskrybowania naszego kanału. Naturalnie do tego, abyście się po obejrzeniu tego odcinka podzielili swoimi wrażeniami, a także żebyście spojrzeli na stronę Patronite, gdzie możecie odnaleźć kanał dawno temu i oczywiście możecie też go wspomóc. I już lotem błyskawicy przechodzimy do dzisiejszego tematu. No właśnie, nazistowski król. Być może zabrzmi to nieco górnolotnie, a na pewno kontrowersyjnie, ale dziś słów kilka o Edwardzie VIII, bowiem to ten władca Zjednoczonego Królestwa zapisał się na kartach jego najnowszej historii jako król abdykujący. Abdykujący, no właśnie. Moi drodzy, przez wiele lat wydawało się, że abdykował na rzecz. Miłości swojego życia na rzecz Wallis Simpson, swojej kochanki, swojej partnerki, jak się później okazało, partnerki, która spędziła z nim całe życie. Natomiast w świetle całkiem niedawno odtajnionych dokumentów wynika, że za jego abdykacją nie do końca stała li tylko i wyłącznie miłość. Zatem zagłębmy się w tą jakże interesującą i ciekawą historię i przejdźmy o krok dalej, bowiem 42-letni Edward VIII wstąpił na tron 20 stycznia roku 1936. Oczywiście wstąpił na ten tron po śmierci swojego ojca, króla Jerzego V. Jeżeli przepatrzylibyście fotografie czy też obrazy pokazujące podobiznę króla Jerzego V, to z pewnością wśród wielu z was yy, no gdzieś tam w głowie pojawiłby się znak zapytania, bowiem król Jerzy V wygląda praktycznie jak brat bliźniak ostatniego cara Rosji, czyli Mikołaja II. No tak, i tutaj nie ma w tym wielkiego zaskoczenia, bowiem byli ze sobą bardzo mocno spokrewnieni, król Jerzy V i car Mikołaj II i byli do siebie łudząco podobnie. Oczywiście wchodzimy tutaj w Kwestie koligacji rodzinnych i dynastii europejskich. Jeżeli interesuje Was ten temat, zostawcie wskazówkę w komentarzu. Z pewnością w kolejnym odcinku rozwiniemy takie kwestie. No ale wracamy do Edwarda. Wstępuje na tron po śmierci swojego ojca no i. Co też się dalej dzieje? No, zaczyna cieszyć się coraz to większą popularnością, bowiem Brytyjczycy, no nie wszyscy naturalnie, ale spora ich część była nieco zmęczona e, bardzo skostniałymi, konserwatywnymi, takimi tradycyjnymi rządami Jerzego V. Natomiast pokładali nadzieję w jego potomków jego synu, czyli w Edwardzie. Właśnie dzięki temu, że jest to człowiek młody, pełen werwy, nowoczesny jak na tamte czasy i liczyli również na to, że monarchia no nieco się przeobrazi i wpuści w te bardzo zimne, wielkie pałacowe komnaty nieco świeżego powietrza. Przejdźmy w opowieści dalej, bowiem no właśnie te oczekiwania były bardzo mocno także przez Edwarda podniecane u społeczeństwa. On pokazywał się jako człowiek nowoczesny, jako człowiek wielu zainteresowań, no i on rzeczywiście burzył wtedy w latach 30 pewne konwenanse, utarte konwenanse związane z rodziną królewską, zwłaszcza z tak tradycjonalistyczną rodziną królewską jaką jest brytyjska monarchia. No i szokuje, na każdym kroku szokuje swoich poddanych, szokuje swój dwór, szokuje swoją rodzinę kolejnymi dziwnymi rzeczami, którymi się zajmuje, ale najbardziej szokuje miłością. No uznawany był zabawidamka oczywiście, był człowiekiem przystojnym, więc kobiety do niego lgnęły, zwłaszcza jedna z nich do niego bardzo mocno lgnęła. Mowa tutaj oczywiście o Wallis Simpson, o amerykańskiej rozwódce, no z którą to właśnie los spętał z nią Edwarda VIII i jak się później miało okazać, była to historia niezwykle, niezwykle burzliwa i kontrowersyjna. Dlaczego? No przede wszystkim, że Wallis Simpson była kobietą pochodzenia amerykańskiego. Poza tym nie płynęła w niej ani jedna kropla błękitnej królewskiej krwi, a na dodatek była dwukrotną rozwódką. No więc to już niczym rtęć w termometrze podnosiła temperaturę u niektórych konserwatywnych Brytyjczyków. Edward poznaje swoją przyszłą żonę w roku 1931, jeszcze będąc oczywiście księciem wali, na pewnym przyjęciu u przyjaciół. Po pewnym czasie Edward i Wallis zostają kochankami, ale no wówczas ten związek wcale nie martwi rodziny królewskiej, ani tym bardziej parlamentu, bowiem następca tronu romansował do tej pory z wieloma mężatkami, więc i z Otoczenia dworu, jak i z otoczenia parlamentu. Nie za bardzo płyną, y, w, płynie wzrok zbyt skupiony na tej miłości. Wszyscy traktują ten romans jako chwilową, przelotną miłostkę. Przechodzimy dalej, bowiem, jak się okazało, no właśnie dla brytyjskich polityków większym zmartwieniem, jeżeli chodzi o Edwarda, były jego pronazistowskie sympatie. No wiadomo było, że Edward będzie następcą brytyjskiego tronu, był najstarszym synem króla Jerzego V. I pamiętamy, że w roku 1933 do władzy w Niemczech dochodzi partia nazistowska, na której czele naturalnie stoi Adolf Hitler. Młody. Książę Wali Edward jest zafascynowany sposobem uprawiania polityki przez Hitlera. Uważa także, że ta polityka zdecydowanie poprawia sytuację gospodarczą Niemiec, które w dalszym ciągu próbują się podnieść po tych reperkusjach pierwszowojennych. Utrzymuje także, że na arenie międzynarodowej nikt nie ma prawa bardzo mocno ingerować w wewnętrzne sprawy państwa niemieckiego. Niech Politycy niemieccy rządzą sobie swoim państwem. Takie jest twierdzenie Edwarda, przyszłego króla Wielkiej Brytanii. W roku 1935, na spotkaniu z przedstawicielami Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, Edward stawia Rzeszę jako wzór i radzi wojskowym pojechać do Niemiec, by na własne oczy mogli zobaczyć ten niemiecki cud gospodarczy. No i takie wypowiedzi przyszłego króla brytyjskiego. Bardzo zaczynają martwić zarówno dwór monarszy, no chorującego już bardzo mocno Jerzego V, ale przede wszystkim zaczynają martwić ówczesnego premiera rządu brytyjskiego, premiera Baldwina, oraz całe brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No, takie twierdzenia, które podawał do publicznej dyskusji Edward, były po prostu sprzeczne z oficjalną polityką prowadzoną przez rząd brytyjski. No, i zagrażały przede wszystkim stosunkom z najważniejszym ówczesnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii, czyli mowa tu oczywiście o państwie francuskim. No i Edward wstępuje na tron. Powiedzieliśmy już o tym, że po śmierci Jerzego V Edward wstępuje na tron, staje się Edwardem VIII, no i wykazuje oznaki coraz to większego uzależnienia od Wallis Simpson. Bo zaczyna nam powracać z powrotem na arenę ta słynna amerykańska rozłódka. No i w marcu 1936 roku jego młodszy brat Jerzy, późniejszy król Jerzy VI, ojciec królowej Elżbiety II, wraz z małżonką Elżbietą, czyli królową matką, nabierają pewności, że monarcha, czyli Edward pragnie poślubić Wallis, która wciąż jeszcze w tamtym czasie była mężatko. I moi drodzy, wyobraźmy sobie mentalność establishmentu brytyjskiego w latach 30.: -tych. no, było to nie do pomyślenia, żeby król wziął sobie za żonę. Mężatkę jeszcze ówcześnie będącą w związku małżeńskim. Simpson oczywiście nie była idealną kandydatką na małżonkę dla brytyjskiego monarchy. Była dwukrotną mężatką, o tym już wspominaliśmy. Na dodatek pochodziła z Ameryki, no o tym też już wspominaliśmy. No i najważniejsze, na swoim koncie miała wielu kochanków. Jednak najgorszy z nich, najgorszy w cudzysłowie oczywiście według premiera Boldwina i ministra Ministerstwa Spraw Zagranicznych był ambasador niemiecki w Londynie I teraz uwaga, z pewnością wielu z Was kojarzy to nazwisko, bowiem do wybuchu II wojny światowej yy, ambasadorem yy, III Rzeszy w Londynie, w Wielkiej Brytanii, był Joachim von Ribbentrop. On na krótko przed wybuchem wojny objął stanowisko ministra spraw zagranicznych. No i Joachim von Ribbentrop w latach 30. 30 robił wszystko, będąc w tym rzeczonym już Londynie, by zyskać przyjaźń czy też zauroczenie Wallis Simpson. I co ciekawe, podobno Wallis przez pewien czas była bardzo mocno zaangażowana z Ribbentropem w pewną relację. Relację romansowo-erotyczną, tak to nazwijmy, delikatnymi słowy. Z pewnością wiecie o jaką to relację chodzi. Ribbentrop podobno często przysyłał Wallis Simpson bukiety. Bukiety złożone z 17 goździków. No, i wasze wprawne oko z pewnością zauważy, że całkiem niedawno została wydana książka o takim samym tytule, która opisuje właśnie pronazistowskie sympatie króla Edwarda, no i oczywiście jego wybranki Wallace Simpson. W ten sposób niemiecki dyplomata, wysyłając do Wallis te bukiety 17 goździków, starał się również zdobyć bezpośredni, uwaga, wpływ na Edwarda, bowiem Joachim von Ribbentrop wiedział, jaka gorąca relacja. Panuje pomiędzy Wallis Simpson i królem Edwardem, no i starał się też no, wpłynąć jakby na przyszłe decyzje brytyjskiego monarchy. Brytyjskie Foreign Office, czyli Ministerstwo Spraw Zagranicznych, z niepokojem obserwowało wtedy rozwój sytuacji. Wywiad brytyjski zaczął inwigilację zakochanych, czyli króla oraz Wallis Simpson. Premier, wczesny premier rządu brytyjskiego, przestał nawet, nawet przesyłać do króla dokumenty dotyczące polityki, Polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii i przede wszystkim jej relacji z Niemcami, bowiem bał się, że król Edward VIII, wiedziony sympatią do III Rzeszy, będzie zdradzał tajemnice państwowe. No, do takiej horrendalnej sytuacji wtedy w Wielkiej Brytanii dochodziło. Dostęp do ściśle tajnych dokumentów zyskałaby zapewne także Wallis Simpson, która z kolei, no to też wywiad brytyjski dostarczał takich informacji premierowi, mogłaby przekazywać. Te bardzo ściśle, infor, ścisłe informacje, ściśle tajne informacje mogłaby przekazywać w stronie niemieckiej. Edward zatem otrzymywał li tylko i wyłącznie dokumenty, które wymagały jego podpisu. Premier starał się bardzo zachowawczo podchodzić do przedstawionych królowi wrażliwych dokumentów dotyczących brytyjskiej polityki międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście polityki y, związanej z państwem niemieckim. Na początku grudnia roku 1936, Edward oznajmia, że chce zrezygnować z korony. Chce zrezygnować z korony tylko po to, żeby móc się wreszcie ożenić ze swoją kochanką, z wybranką swojego serca, czyli Wallis Simpson. Podobno wówczas premier brytyjski Baldwin odetchnął z ulgą. 9 grudnia, w przededniu podpisania aktu abdykacyjnego, przed pałacem Buckingham zebrali się członkowie angielskiej partii faszystowskiej i domagali się, aby monarcha na swoim stanowisku pozostał. Więc już wtedy nie było wielką tajemnicą, jakie sympatie polityczne toczą krew w żyłach króla Edwarda VIII. Po abdykacji Edward otrzymał tytuł księcia Windsoru i taki też tytuł do końca życia był mu przypisany. Był oczywiście także byłym królem, natomiast oficjalna jego tytułatura to książę Windsoru. 3 czerwca 1937 roku były monarcha, Poślubia wreszcie wybrankę swojego serca, czyli Wallis Simpson, która zostaje księżną. Ale zarówno monarcha, jak były monarcha, jak i jego wybranka nie są mile widziani. Zarówno w kręgach pałacu Buckingham, jak i w Londynie, jak i w samej Wielkiej Brytanii. Kobiecie, czyli Wallis Simpson, nadano jednak tytuł jej królewskiej mości, co rozwścieczyło i boleśnie dotknęło świeżo poślubionych małżonków. No, było to dla nich ujma na honorze. Wallis nie była przyjmowana na europejskich dworach, natomiast jedynym miejscem, gdzie była mile widziana, były, uwaga, Niemcy, dokąd małżonkowie udali się w, również w roku 1937, i tam właśnie traktowano ich niczym prawdziwą, rzeczywistą i właściwą brytyjską rodzinę królewską. No i brytyjskie Foreign Office skontaktowało się z byłym monarchą Edwardem i podkreślało niestosowność jego zachowania i niestosowność samej wizji. Podróży do nazistowskich Niemiec, natomiast książę Windsor'u ignorował rady brytyjskiego Foreign Office, no i jak gdyby za nic miał sobie te przestrzegania brytyjskich polityków związanych z polityką międzynarodową. Podczas II wojny światowej bo pamiętajmy, że w 1939 roku wybucha II wojna światowa, i podczas tego wielkiego światowego konfliktu Edward i jego ukochana przebywają m.in. w Portugalii. I ówczesny król Jerzy VI, czyli brat Edwarda VIII oraz premier Winston Churchill, czyli w cudzysłowie angielski bulldog, bo taki pseudonim również nosił, obawiali się, że Niemcy mogą, uwaga, porwać byłego króla Edwarda VIII tylko po to, aby go siłą osadzić na brytyjskim tronie, czyli zmusić do abdykacji Jerzego VI i z powrotem... Na tronie brytyjskim, aby zasiadł Edward VIII, no, który sympatie pronazistowskie miał bardzo oczywiste. No i oczywiście tym samym Niemcy mogliby zmusić Brytyjczyków do poszczególnych ustępstw na swoją korzyść. Jak udowodniły ostatnio odtajnione dokumenty, Berlin planował osadzenie właśnie Edwarda bardzo poważnie na tronie brytyjskim. Główny zainteresowany, czyli były król, książę Edward, nie oponował wobec tej decyzji. Aby książę Wincoru i jego żona nie trafili jednak w ręce Niemców, mianowano go gubernatorem Bahamów, czyli krainy no, dosyć sporo oddalonej od yy, granic europejskich. Kiedy Edward, no, nie za bardzo chciał wyjeżdżać na te Bahamy, nie za bardzo chciał być aż tak bardzo wyalienowany. To w tym momencie brytyjski premier Winston Churchill miał uderzyć pięścią w stół i zagrozić mu przede wszystkim sądem. I tego sądu Edward podobno tak bardzo się wystraszył, że wreszcie łaskawie zgodził się objąć stanowisko gubernatora Bahamów. Przejdźmy dalej w naszej opowieści, ponieważ po II wojnie światowej były monarcha I. Wallis Simpson, jego małżonka, Prowadzili no, według niektórych nudne, według innych dosyć rozrywkowe życie celebrytów w Paryżu, ponieważ rząd francuski podarował byłemu królowi brytyjskiemu piękną willę pod Paryżem, aby w tej willi były monarcha mógł mieszkać. Często podróżowali do Nowego Jorku czy do Cannes. Książę Windsoru oczywiście nie pełnił już wtedy żadnej oficjalnej funkcji. I co ciekawe, dopiero w roku 1965 książę Windsoru Edward VIII oraz Wallis Simpson mogli odwiedzić Londyn. Aż tak, przez tak długi czas nie byli mile widziani na terenie Wielkiej Brytanii. Zresztą stosunki rodziny królewskiej z byłym władcą Edwardem VIII można by delikatnie rzec, były niezwykle oziębione. Niezwykle oziębione przez to, że abdykował na rzecz kobiety, ale jak się okazało, no nie tylko na rzecz tejże wspomniane już dzisiaj kilkunastokrotnie kobiety. Być może i niektórzy historycy podnoszą tę kwestię, że głównym przyczyną, głównym przyczynkiem do abdykacji Edwarda VIII były właśnie jego pronazistowskie sympatie. Zważywszy na to, że ujawniał te sympatie w przededniu wybuchu II wojny światowej, no kładą się one niezwykle mrocznym cieniem na brytyjską rodzinę królewską okresu pierwszej połowy XX wieku. Za dzisiejszy odcinek serdecznie Wam dziękuję. Oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału, do dzielenia się wrażeniami po dzisiejszym odcinku, do y, łaskawym okiem oglądnięcia strony na Patronite, a przede wszystkim do wyglądania jeszcze bardziej łaskawym okiem kolejnej premiery z cyklu dawno temu.